James Matthew Barry, Piotruś, Pan i Wendy, czyta Paweł Wódczyński Rozdział dziesiąty Szczęśliwy Dom Ważnym wynikiem utarczki na lagunie było to, że Czerwonoskórzy zostali przyjaciółmi chłopców. Piotruś uratował tygrysią Lilię od strasznej śmierci, więc nie było teraz rzeczy, której ona lub jej wojownicy nie zrobiliby dla niego. Przez całe noce siedzieli nad podziemnym domem, strzegąc go przed wielkim atakiem piratów, który oczywiście musiał niebawem nastąpić. Nawet za dnia kręcili się nieopodal, paląc fajkę pokoju i wyglądając prawie jak ktoś, kto czeka na jakiś smaczny kąsek. Nazywali Piotrusia wielkim białym ojcem i padali przed nim na twarz. Bardzo to lubił, a to nie było dla niego szczególnie dobre. Wielki Biały Ojciec, mówił do nich wyniośle, gdy czołgali się u jego stóp, jest zadowolony, widząc jak wojownicy z plemienia Pikaninów strzegą jego wigwamy przed piratami. – Ja, Tygrysia Lilia, odpowiadała ta śliczna istotka, Piotruś Pan uratować mnie. Ja jego bardzo przyjaciel, ja nie pozwolić żaden pirat go skrzywdzić. Była o wiele załadna na to, by tak się przed nim płaszczyć, ale Piotruś uważał, że mu się to należy i odpowiadał protekcjonalnym tonem: To dobrze, Piotruś pan przemówił. Zawsze gdy mówił, Piotruś pan przemówił, oznaczało to, że mają już być cicho. Przyjmowali to z pokorą, co nie znaczy, że odnosili się z poddanym szacunkiem do innych chłopców, na których patrzyli jak na zwykłych wojowników. Mówili im cześć i tym podobne rzeczy. A najbardziej drażniło chłopców to, że Piotruś uważał, iż to jest w porządku. Wendy potajemnie sympatyzowała z nimi trochę, ale była zbyt lojalna, by wysłuchiwać jakichkolwiek skarg na ojca. Ojciec wie najlepiej, Odpowiadała zawsze bez względu na to, jakie było jej własne zdanie. A jej własne zdanie było takie, że czerwonoskórzy nie powinni jej nazywać skław. I oto dotarliśmy do nocy, która została potem przez nich nazwana Nocą Nocy, z powodu przygód, jakie przyniosła i tego, czym się one skończyły. Poprzedzający ją dzień nie obfitował w wydarzenia, jakby oszczędzając siły. Czerwonoskurzy owinięci w koce siedzieli na swych posterunkach na górze, a pod ziemią dzieci jadły kolacje. Wszystkie oprócz Piotrusia, który wyszedł dowiedzieć się, która godzina. Na wyspie dowiadywało się, która godzina w ten sposób, że szukało się krokodyla, stawało blisko niego i czekało, aż zegar wybije godzinę. Ich kolacja była na niby. Siedzieli wokół stołu i łapczywie chweptali, co w połączeniu z rozmowami i kłótniami dawało hałas, zdaniem Wendy, wręcz ogłuszający. Szczerze mówiąc, hałas jej nie przeszkadzał nie pozwalała im tylko zrzucać rzeczy na stół, a potem tłumaczyć się, że świstek trącił ich w łokieć. Było zasadą, że w czasie posiłków nie wolno oddawać szturchańców, ale grzecznie podnieść prawą rękę i powiedzieć o co chodzi. Skarże się na tego i tego. Ale zwykle albo zapominali to robić, albo robili to zbyt często. Cisza! zawołała Wendy, kiedy po raz dwudziesty powiedziała im, że nie mogą mówić wszyscy naraz. Czy twój garnuszek jest pusty, kruszyno? Nie całkiem mamusiu, powiedział Kruszyna, zajrzawszy w swój urojony gernuszek. On nawet jeszcze nie zaczął pić mleka, wtrącił staluwa. To było obmawianie, więc Kruszyna skorzystał z okazji. Skarże się na staluwę? zawołał natychmiast. Jednak John pierwszy podniósł rękę. Tak, John? Czy mogę usiąść na krześle Piotrusia, kiedy go nie ma? Usiąść na krześle ojca? Wendy była oburzona. Oczywiście, że nie. On nie jest przecież naprawdę naszym ojcem, odpowiedział John. Nawet nie wiedział jak należy być ojcem, dopóki mu nie pokazałem. To było narzekanie na ojca. Skarżymy się na Johna, zawołały bliźniaki. Świstek podniósł rękę. Był najbardziej posłuszny z nich wszystkich. Tak naprawdę tylko on jeden był posłuszny, więc Wendy była wobec niego szczególnie delikatna. Nie sądzę, powiedział z nieśmiałością Świstek, abym potrafił być ojcem. Nie Świstku. Jak Świstek już zaczął coś mówić, to miał głupi zwyczaj ciągnięcia tego dalej. Skoro nie mogę być ojcem, powiedział poważnym tonem, nie sądzę, abyś mi pozwolił być niemowlęciem, Michaelu. Nie pozwolę! krzyknął Michael, który już był w swoim koszyku. Skoro nie mogę być niemowlęciem, powiedział świstek, poważniejąc coraz bardziej, czy sądzicie, że mógłbym być bliźniakiem? O nie! odparły bliźniaki. Okropnie trudno jest być bliźniakiem. Skoro nie mogę być niczym ważnym, powiedział świstek, czy ktoś z was chciałby zobaczyć, jak robię jakąś sztuczkę? Nie, odpowiedzieli wszyscy. Na tym wreszcie skończył. Tak naprawdę to nie robiłem sobie żadnych nadziei, powiedział. Nienawistne skarżenie zaczęło się na nowo. Kruszyna kaszle na stół, bliźniaki zaczęły od sernika. Loczek nabrał sobie i masło, i miód. Staluwa, mówi z pełną buzią, skarże na bliźniaków, skarże na loczka, skarże na staluwę. Ojej, 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 zawołała Wendy. Czasami naprawdę mi się zdaje, że jest czego zazdrościć starym pannom. Kazała im zebrać ze stołu, a sama usiadła przy robótkach. Był to cały stos pończoch, jak zwykle z dziurami na wszystkich kolanach. – Wendy – zaprotestował Michael – jestem już za duży na kołyskę. – Przecież muszę mieć kogoś w kołysce – powiedziała ostro Wendy – a ty jesteś najmniejszy. Bardzo miło mi jest mieć w domu taką rzecz jak kołyska. Gdy szyła bawili się wokół niej, widać było uśmiechnięte buzie i roztańczone ręce i nogi, oświetlone romantycznym blaskiem kominka. Taka scena powtarzała się dosyć często w podziemnym domu, ale teraz patrzymy na nią po raz ostatni. Na górze rozległ się dźwięk kroków i możecie być pewni, że to Wendy rozpoznała je pierwsza. Dzieci, słyszę, że idzie wasz ojciec. Zawsze lubi, kiedy witacie go przy drzwiach. Nad nimi czerwonoskórzy płaszczyli się przed Piotrusiem. – Strzeżcie nas dobrze, wojownicy. Piotruś Pan przemówił. A potem, jak i wiele razy przedtem, radosne dzieci wyciągnęły go z jego drzewa. Jak wiele razy przedtem, ale nigdy potem. Przyniósł orzechy dla chłopców i dokładną godzinę dla Wendy. – Piotrusiu, psujesz ich w ten sposób – kokietowała go Wendy. – Ach, moja ty staruszko – powiedział Piotruś, wieszając strzelbę. To ja mu powiedziałem, że do matek mówi się staruszko, szepnął Michael do Loczka. Skarżę się na Michaela, natychmiast powiedział Loczek. Pierwszy bliźniak podszedł do Piotrusia. Tato, my chcemy tańczyć. Tańcz sobie, człowieczku, powiedział Piotruś, który był w świetnym humorze. Ale my chcemy, żebyś tańczył i ty. Piotruś tak naprawdę tańczył najlepiej z nich wszystkich, ale teraz udawał, że jest zgorszony. Ja? Jeszcze by się rozklekotały moje stare kości. I mamusia też. Co? zawołała Wendy. Mama takiej gromadki ma jeszcze tańczyć? Ale w sobotni wieczór nalegał Kruszyna to wcale nie była sobota, choć w zasadzie mogła być, bo już dawno stracili rachubę dni. Ale zawsze, gdy chcieli zrobić coś nadzwyczajnego, mówili, że to sobotni wieczór. Oczywiście, że jest sobotni wieczór, Piotrusiu, powiedziała Wendy, ustępując. Przy naszej tuszy, Wendy, ale przecież będą nas widzieć tylko nasze dzieci. No, prawda, prawda. Powiedziano więc dzieciom, że będą mogły tańczyć, ale dopiero, jak włożą nocne koszule. Ach, staruszko, powiedział Piotruś do Wendy, gdy byli już sami. Grzał się przy ogniu i przyglądał się, jak przewleka skarpetkę na drugą stronę. Nie ma nic przyjemniejszego po ciężkim dniu, niż taki wieczór, kiedy możemy razem odpocząć przy kominku, mając przy sobie te maluchy. To jest rozkoszne, prawda, Piotrusiu? Powiedziała rozradowana Wendy. Piotrusiu, wydaje mi się, że Loczek ma twój nos. Michael ma za to po tobie podeszła do niego i położyła mu dłoń na ramieniu Drogi Piotrusiu powiedziała mając tak dużą rodzinę nie jestem już taka jak byłam kiedyś ale ty nie chcesz mnie zamienić na inną prawda Nie Wendy Oczywiście nie chciał żadnych zmian ale spojrzał na nią trochę niepewnie murugając no wiecie jak ktoś kto nie jest pewien czy coś dzieje się naprawdę czy tylko mu się śni Piotrusiu, co się stało? Właśnie przyszło mi do głowy, powiedział lekko przestraszony. To jest tylko na niby, prawda? To, że jestem ich ojcem. O tak, powiedziała Wendy dość sztucznym tonem. Wiesz, ciągnął dalej przepraszająco, gdybym naprawdę był ich ojcem, to wydawałbym się sobie bardzo stary. Ale one są nasze, Piotrusiu, twoje i moje. Ale przecież nie naprawdę? zapytał z niepokojem. Jeśli nie chcesz, to nie, odpowiedziała i usłyszała, jak oddycha z ulgą. Piotrusiu, spytała, starając się mówić pewnym głosem, co ty właściwie do mnie czujesz? Jestem twoim oddanym synkiem, Wendy. Tak myślałam. Powiedziała, odeszła i usiadła w najdalszym kącie pokoju. Jesteś bardzo dziwna powiedział szczerze zdumiony. A tygrysia Lilia jest dokładnie taka sama. Chce być moim kimś, ale nie moją mamą. O nie, na pewno nie chce, powiedziała Wendy z ogromnym naciskiem. Teraz już wiemy, dlaczego była tak uprzedzona do czerwonoskórych. Więc czego chce? O takich rzeczach damom mówić nie wypada. No dobrze, powiedział Piotruś, nieco rozdrażniony. Może więc cynowy dzwoneczek mi powie. – O, tak, cnowy dzwoneczek ci powie – odparła pogardliwie Wendy. – Ona jest taką biedną, porzuconą małą istotką. A wtedy cynka, która podsłuchiwała ze swojej sypialni, powiedziała coś bezwstydnego. – Ona mówi, że cieszy się z tego, że została porzucona – przetłumaczył Piotruś. Przyszedł mu nagle do głowy pewien pomysł. – A może cynka chciałaby być moją matką? – Ty głupi ośle! – krzyknęła z pasją cynka. Mówiła to tak często, że Wendy nie potrzebowała tłumaczenia. Niemalże się z nią zgadzam, warknęła Wendy. Wyobraźcie sobie Wendy warczącą, ale była bardzo zmęczona i nie wiedziała, co ich jeszcze czeka tej nocy. Gdyby wiedziała, to by nie warczała. Nikt z nich nie wiedział. Może i lepiej było nie wiedzieć ta nieświadomość pozwoliła im na jeszcze jedną szczęśliwą godzinę, a ponieważ miała to być ich ostatnia godzina na wyspie, cieszmy się, że składała się z sześćdziesięciu szczęśliwych minut. Śpiewali i tańczyli w nocnych koszulach. Ich piosenka przyprawiała o miłą gęsią skórkę, bo Udawali w niej, że boją się własnych cieni, nieświadomi, że wkrótce zamkną się nad nimi inne cienie które wzbudzą w nich prawdziwe przerażenie. Ależ radośnie tańczyli i skakali po łóżku. To była raczej walka na poduszki niż taniec. Kiedy się skończył, poduszki nalegały na jeszcze jedną rundkę, jak partnerzy, którzy wiedzą, że mogą już nigdy więcej się nie spotkać. A jakież bajki sobie opowiadali, zanim przyszedł czas na bajkę, którą Wendy opowiadała na dobranoc? Nawet Kruszona starał się tego wieczoru opowiedzieć bajkę, ale jej początek był tak przeraźliwie nudny, że przeraził nie tylko innych, ale i samego Kruszynę, który powiedział wesoło: Tak, to jest bardzo nudny początek. Udajmy więc, że to był koniec. A potem wreszcie położyli się wszyscy do łóżka, by wysłuchać bajki Wendy. Bajki, którą lubili najbardziej, bajki, której nienawidził Piotruś. Zwykle, gdy zaczynała ją opowiadać, wychodził z pokoju lub zatykał uszy rękami. Gdyby tego wieczora zrobił jedną z tych rzeczy, być może wciąż jeszcze byliby na wyspie. Ale tego wieczora, Pozostał na swoim miejscu i zaraz zobaczymy, co z tego wynikło.